Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Czy pozwalam Jezusowi czynić wyrzuty? Wyrzuty sumienia, które są gdzieś we mnie, a które są tak naprawdę głosem, głosem Bożym we mnie, bo jest to głos samego Jezusa. Czy pozwalam tym wyrzutom sumienia mówić do mnie? Czy je słyszę, czy słyszę je na modlitwie, czy wsłuchuję się, czy raczej zagłuszam, czy raczej nie chcę o nich słyszeć? Jak to jest z moimi wyrzutami sumienia?